Zasubskrybuj nasz kanał jeśli chcesz być na bieżąco. Cześć Witam was w kolejnym odcinku Akademii 5-15. Porozmawiajmy o naszych dzieciach. Ja nazywam się Kasia Bujakiewicz, a moim gościem dzisiejszym jest Natalia Królak, edukatorka, realizatorka i twórczyni kampanii młodzieżowej Spójrz na siebie. Będziemy rozmawiać o samoakceptacji nastolatków i o presji rówieśniczej. Powiedz mi Natalio, skąd w ogóle się wziął pomysł na pierwszą w Polsce kampanię ciało pozytywną dla młodzieży Spójrz na siebie? Powiedziałabym, że pomysł wziął się z tego, że jako Fundacja Falonowej Kultury, która organizuje kampanię, pracowałyśmy bardzo często z młodzieżą, która doświadcza różnego rodzaju kryzysów psychicznych, doświadcza różnego rodzaju zaburzeń związanych ze zdrowiem psychicznym wręcz pobytu w szpitalach psychiatrycznych. I była to młodzież, która przyszła do nas z bardzo często bardzo niską samooceną okay. e, i, i pracując z tymi nastolatkami e, odkryłyśmy jak Dużym aspektem tego, tej niskiej samooceny jest też niska samoocena związana z wyglądem i brakiem akceptacji tego wyglądu. Stąd pomysł się wziął na to, żeby pracować z nastolatkami, z młodymi ludźmi właśnie ze względu w kontekście ciała pozytywności, w kontekście akceptacji swojego ciała, jako taki element, który bardzo często jest zapominany w walce o dobre zdrowie psychiczne. Dokładnie, bo mam tutaj podane procenty. 52% dziewczyn i 31% chłopców uważa swoje ciało za zbyt grube. 64% dziewczyn i 75% chłopców odczuwa brak wsparcia ze strony znajomych. To są przerażające dane. Proszę, podziel się z nami z tymi statystykami, które mogą być ważne dla młodych ludzi. To tak, te dane, które przytoczyłaś, są danymi z raportu z maja 2020 roku, który zrealizowała sieć badawcza HBSC i one we wrześniu 2020 roku zostały zaktualizowane niejako przez kolejny raport UNICEF-u tym razem. Tak. I, I w tym raporcie z września podane były liczby, które niejako zaokrąglały tę sytuację, bo dodawały te osoby, które nie tylko czują się zbyt grube, mhm. ale czują się też zbyt chude. I, i ten poziom niejak Akceptacji czy niskiej samoakceptacji, jeżeli chodzi o liczby, wzrostu w tym raporcie z września do 55%, co oznacza, że ponad połowa polskich nastolatków nie akceptuje siebie. Eee, a i tak, to są tylko liczby, które określają tych, którzy uważają siebie za zbyt grubych bądź zbyt chudych. Co z osobami, które nie akceptują siebie ze względu na to, że chorują przewlekle albo e, ich ciało mają jakiekolwiek inne stany chorobowe. Tego nie ma w stricte statystykach. To, co jest jakby dodatkową rzeczą do tych statystyk mówiących o niskiej samoakceptacji ciała jako takich, tak. wydaje mi się, że bardzo, bardzo istotnym jest to, żebyśmy zwracali uwagę na to, jak przedstawiają się statystyki dotyczące stanu zdrowia psychicznego młodzieży w ogóle. I według danych komendy głównej policji, w 2020 roku 843 były próby samobójcze wśród osób poniżej 18 roku życia, z czego ta, która zakończyła się sukcesem u najmłodszej osoby, to była 8-letnie dziecko, które odebrało sobie życie. I to są rzeczy, które wydaje się, żebyśmy na pierwszy rzut oka wydają się takie, że nie powinniśmy ich łączyć stricte. Tak. Ale nie możemy tego zrobić. Głowa jest nierozerwalnym elementem ciała. Tak. E, I niska samoakceptacja ze względu na ciało, ze względu na wygląd, bardzo, ale to bardzo często przekłada się na niską samoakceptację w ogóle co jest bardzo prostym krokiem do zaburzeń związanych z zaburzeniami depresyjnymi i tak dalej. I jakbym miała dać takie jakieś podsumowujące dane, które, na które warto zwrócić uwagę jako rodzic, jako opiekun, no to są dane przede wszystkim o tym, że w Polsce średnia samobójstw osób poniżej 18 roku życia jest o połowę wyższa od średniej międzynarodowej. To znaczy Średnia międzynarodowa wynosi około czterech samobójstw na 100 tysięcy nastolatków, w Polsce ta średnia wynosi 9 i to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Czy to wynika z naszej kultury? Czy to otoczenie wpływa na, na postrzeganie młodych ludzi, yy, właśnie siebie w taki sposób? czy? No kiedyś nie było social mediów, wiemy, że teraz jakby te social media jeszcze bardziej to pobudzają filtry i tak dalej. Jak możemy pomóc tym dzieciom? Co zrobić? Jak, jak, jak wy jako fundacja możecie im pomóc? I jak myślimy sobie o sytuacji młodych ludzi, o tak. sytuacji nastolatków, o sytuacji dzieci? to musimy wziąć pod uwagę sytuację ich rodziców e, i sytuację ich otoczenia. To nie jest oddzielne. E, I jednak bardzo często będzie tak, że to rodzice, najbliżsi, wujkowie, ciocie i tak dalej, są tymi, są, którzy są niejako odpowiedzialni za to, w jakim stanie znajduje się sama akceptacja mhm. nastolatka czy dziecka. E, I warto, wydaje mi się, zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o jakimś o braku samoakceptacji ciała, ona jest oczywiście związana z tym, że z jednej strony mamy media społecznościowe, które kreują konkretne kanony piękna, tak. które konkretne kanony wymuszają na młodych ludziach, e, ale przede wszystkim wymuszały też te kanony m, konkretny wygląd na rodzicach. Tak. E, I moim ulubionym przykładem, na który zwracam uwagę, jest to, że jak mamy. Małe dzieci, takie tak. małe, małe niemowlaczki, one nie zwracają uwagi na to, że mają pulchne brzuchy, tak. że mają grubiutkie, tłusiutkie rączki. Tak. I to jest słodkie. To, to jest jakoś ciekawe, że, tak. że od nich to nie wynika jako małych ludzi, że, tak. że nie akceptują tego, jak wyglądają. To przychodzi później. Tak. I to przychodzi bezpośrednio od tych osób, które otaczają te małe dzieci, te dorastające dzieci, potem nastolatków tak dalej. Tak. Mieliśmy mnóstwo sytuacji w, w ramach kampanii, kiedy zgłaszały się do nas młode osoby, szczególnie dziewczyny, a, ale chłopcy też, też tak. a, które zgłaszały się mówiąc o tym, że mm, ich matki. E, ich ciocie, e, ich ojcowie e, miały, trudne, miały trudne relacje z własnymi ciałami, to mhm. znaczy e, same chciały schudnąć, same chciały schudnąć, schudnąć do pewnego kanonu tak. e, i pilnowały jedzenie, jedzenie traktowały jako rodzaj kary albo jako rodzaj nagrody e, i, i to się po prostu przekładało e, i to jest bezpośrednie połączenie, że... No, młodzi ludzie słyszą tak. I, i faktycznie chwytają, szczególnie w tym wieku najmłodszym. Czyli musimy a... zacząć od siebie po prostu. No Te dokładnie, zmiany. to jakby nie da się wyjść od tego, że mm, rodzice są tymi, którzy, których sam stosunek do ich ciał będzie kluczowy, a, ale też to, co Pokazują swoim dzieciom. W tym sensie, że z jednej strony możemy mówić o tym, że rodzice muszą się skupić na tym, jak oni sami traktują swoje ciała, jak oni sami podchodzą do diet, jak oni sami podchodzą do jedzenia, jaki stosunek sobie z tym budują. Ale z drugiej strony są też rzeczy, które pokazują dzieciom w takim chociażby sensie jak bajki, jak zabawki, jak to, jak te zabawki się ubierają, jaki stosunek z ubraniem budują, czyli będzie różnica, jeżeli wychowujemy nasze dziecko e, pokazując bajki, w których wszystkie księżniczki muszą być szczupłe, a będzie różnica, jeżeli pokazujemy, jeżeli dajemy zabawki typu e, typu najnowsze kolekcje Barbie, które są z osobami z niepełnosprawnościami, e, bo pokazujemy po prostu inną reprezentację. Oko się uczy. Media, popkultura z jednej strony faktycznie funkcjonują do dzisiaj na tak. bardzo krzywdzących wzorcach e, i bardzo krzywdzące kanony piękna przepychają niejako, e, ale z drugiej strony są rzeczy, które dają nadzieję. Są ruchy, są organizacje całe, są bajki, są filmy, są seriale, które zmieniają ten. Ten kanon, który się prezentuje, dają różnorodną reprezentację, e, pokazują różnorodne ciała, różnorodne sylwetki, i to nie w takim sensie, że pokazują grubą postać, która ma być tym śmiesznym dodatkiem Dokładnie. do głównej postaci, tylko staje się główną postacią i która ma po prostu swoje życie. E, I to jest fajne, że takie rzeczy się pojawiają, i akurat Szrek jest tego typu bardzo ciekawym przykładem, że z jednej strony mówimy o tym, że ona zrezygnowała z piękna, tak. ale de facto z niego nie zrezygnowała, bo bo piękne jest relatywne, ono tak. się rodzi w momencie, w którym my patrzymy lu w lustro, a nie w momencie, w którym ktoś na nas patrzy.